Dzień dobry Państwu. Witamy na kolejnej odsłonie Galerii Jednego Wiersza. Nie będziemy tutaj mówić długo, bo nie ma tutaj dobrej akustyki. Pewnie lepiej będziemy słyszani w środku, także ograniczymy się do minimum. Także Moniko, ja teraz też nie będę się przedstawiał. Nic ponad to, że jesteś dzisiaj przede wszystkim poetką, więcej powiemy sobie w środku. Jesteś poetką i przede wszystkim autorką tekstu, który na razie jest zakryty. Tekst ten jest dodatkowo przedstawiony w formie wizualnej przez artystkę Natalię Skowrońską-Iwańczyk, co jest też naszą taką ostatnią, długą już tradycją w Galerii Jednego Wiersza, no co daje jakiś taki dodatkowy jeszcze odbiór. Widziałaś, Moniko, tą realizację? No nie, właśnie muszę Państwu, że nie widziałam, więc bardzo... Bardzo chciałabyś zobaczyć. Tak, a czy chciałabyś rytualnie zedrzeć tą zasłonę? Oczywiście. No to bardzo Cię o to proszę. Ale nie przychodzę. Ten papier możesz odkładać, a tam jest papier. O, wow. O, wow. No proszę. Teraz tak, no pewnie gdybyśmy mieli tak w pełni odebrać to przedstawienie, należałoby tutaj dłużej postać. Ja zapraszam Państwa, odczytać, ale nie wiem, czy nie lepiej będzie odczytać w środku, bo jednak tutaj może być nam trochę trudniej. Jak, Moniko, sądzisz? Czy czujesz się na siłach? Tutaj? Ja muszę powiedzieć jako okularnik, że łatwiej chyba będzie mi druk przeczytać. No dobra, także za chwilkę...